Siemano, siemano widzowie, zaczynamy już za 10 sekund, sorry, 5, 4, 3, 2, 1, introduction. Introduction. Wow. Siemano, siemano, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony Boxdel, dzisiaj w studio Natan, Marzon i Amadeusz Ferrari, no ale byłbym hamem, siema. Siemaneczko, siemaneczko, witam serdecznie, witam Przemek Pastuszka, siemano Mikołaj, Ksawery, witamy Łukasza, Hanie, Adama Wilewskiego, Mile Josika, 10 tysięcy ludzi na starcie streama, więc bardzo fajnie, witamy wszystkich, no nie ukrywam, że Natan pozywało się trochę ludzi krytycznych, ale wiem, że ty JN-ów. To komplement. JNs. Dla ciebie to komplement. Dla mnie to największy komplement. Dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj na streamie poruszymy oczywiście newsy, ponieważ dzisiaj robimy sobie takie obrady, będziemy sobie analizować, co się wydarzyło w internecie. Jest już prawie 11 tysięcy osób. Siemanko, witam wszystkich. Na bok mikrofon. Ktoś prosił, żeby... może Amadeusz twoją twarz, żeby strasznie dobrze wyglądamy w tej kamerze. Mówisz? Strasznie dobrze. No powiem ci szczerze, że towar dajesz działa. Na nas na chwilkę. No, towar działa, nie ukrywam. Nie, żartuję oczywiście. No, taki żarcik, nie? Taki, o kurwa, Rutina Skorbin. Musiałbym wziąć Rutina Skorbin. Można stracić Oscar. A wiesz, to karma właśnie? Karma to była. Karma trochę, no. Ulfik, może zaczniemy dzisiaj z racji, że i tak mamy gości, to zaczniemy dzisiaj od tego, że może jakby powiesz, jak się czujesz. Kurwa, zajebiście się czuję. Co to za pytanie? Na samym początku może Ulfik ma małe problemy z serotoniną, chciałbym podnieść go. A przestań, kurwa, co ty pierdolisz? No po prostu, nie mam vibe'u i tyle. Ale, kurwa, czemu ja nie mam takiego, ja mam zajebisty vibe, że mam stary zblurowaną kamerę cały czas. No bo kurwa hopie, jak się tak ruszasz. Byłem już o Mortalcio itd., bo dopiero teraz wbiłem. Nie było jeszcze o Mortalcio Kantor, ale mogę wymienić u ciebie walutę. Powiem ci, Natan, że dzieje się trochę. Naprawdę wokół ciebie dzieje się dużo. Oj tam, dopiero się zacznie dziać. Kurde, jak ja się cieszę, że w ogóle dzisiaj jest taki naprawdę w końcu lightowy stream, że można sobie pogadać, stary. Amadi, ty też. No, tutaj u ciebie na pewno poruszymy temat tego face to face'a skoro, nie? Spoko, bo na pewno będziesz chciał coś powiedzieć. W każdym razie no, mamy też newsy, dużo się dzieje, Leosia, Kacper Błoński, ty też chyba coś... Bardzo dobrze, że będzie ten temacik poruszony. Tylko szkoda, wiesz, bardzo fajnie, dzisiaj będzie troszkę też inaczej, bo wiadomo, tu siedzą sami ludzie, których lubię i niestety nie siedzi jakiś pajac ani frajerek, jak ostatnio, więc no będzie trochę ci może inaczej, ale jak wiesz, ktoś mi ciśnienie podniesie, to na pewno nie będę językowy. Mocno, że teraz ty siedzisz na miejscu. No, to jest trochę odrażające troszkę to jest, ale okej. Okay. O dobra, to może od razu wyjaśnimy tą kwestię, żeby nie było później niedomówień. Siema Boxel, Ulfik, Amadeusz, Natan, Amadi, pozdrawiamy go. Na podcaście Uszalonego tam odezwał się po prostu mój ziomal z dzieciństwa, można powiedzieć. To nie była jakaś tam gruba rzecz, tylko bardziej prywatna po prostu, której nie chciałem poruszać i tyle. No, mam swoje prywatne rzeczy, które nie były w ogóle związane z Pandorą, to nie jest nic związane kurwa z czymś słabym i tak dalej, tylko to jest coś, o co mój kolega miał do mnie żal. Przez 3 lata gdzieś tam żywił do mnie uraz i... Porozmawiałem z nim po prostu po tym podcaście i tyle. I kurwa, niech już ode mnie wypierdalają ludzie od mojej prywaty i tak dalej, bo już mnie to wkurwia po prostu. Dostałem ostatnio screena, że ziomek dostał ode mnie na przykład. Tak kurwa masz, kurwa to dobra, idę ci to poprawić. I zaraz ze mnie będą robić kurwa, nie wiem, jakiegoś dealera czy kogokolwiek. To jest pojebane kurwa, nie? Co tu się, o co tutaj w ogóle... Nie rozumiem tego, znaczy w sensie ja to rozumiem, nie? Że teraz jak ktoś leży, to łatwo jest kopać i dopierdalać, bo tak jest teraz najprościej, ale niech już mnie... Dajcie mi już spokój, karma dopadnie, pamiętaj. Ja nie oglądałem, nie. Wiesz, to są rzeczy, które są stary z 6, 7, 8 lat temu, stary, 9, 10 stary, to są stare rzeczy. Ja się oczywiście rozliczam z przeszłością i nie mam z tym problemu. Ale niech już kurwa ludzie nie robią, zaraz ze mnie będą mordercę robić. Nie, no, tak chyba nie. Tak chyba nie. Spojebane, kurwa, wiesz o co chodzi. Ty to nie jesteś, wiesz, gangu z Adren, żeby z ciebie... Ty nie jesteś Polańska, żeby mordercę z ciebie robili. Stary, wiesz o co chodzi, tu jakiś idiota na przykład, wiesz, napisze więcej żalu, stary. Ja nie mam żalu już, chłopie. Ja chcę sobie normalnie prowadzić aferki, robić to, co robiłem i wrócić sobie do swoich rzeczy. I nie patrzeć na to, że jakiś, nie wiem, tu na przykład na tym czacie zawsze będzie jakiś łeb, który i tak mnie nie lubi i będzie mi żywił do mnie urazę. Kiedyś pisał do mnie, że jestem na przykład gruby, bo nie miał się do czego dopierdolić. Teraz będzie robić ze mnie na przykład, nie wiem, jakiegoś majciarza, kurwa, czy kogoś innego, bo teraz może się do takich rzeczy dopierdolić i po prostu zawsze tak będzie, ale... Może i tymczasowo tylko. No tym, znaczy no, zaraz stary odjebie coś innego, nie wiem. Powiem coś do Ulfika, co będzie na przykład niewskazane, stary, i ktoś będzie robić ze mnie gościa, który, nie wiem, który męczy swojego partnera, stary, aferkowego. Wiesz o co chodzi? I ludzie, stary, po prostu... A ja tak, 3 razy mrugą, no. Pomocy, kurwa. No. Ty, bo ktoś zadał donate'a, no. Do Ulfika był, w jakim ma, wiesz, konto w jakim masz banku, PKO czy ING? W M-Banku. M-Banku. Tak. Nie, bo tak wiesz, nie ignorujmy donate'ów niektórych. Pluto męczysz. Nie, Pluto to w ogóle... Naprawdę, Pluto to jest w ogóle... Mocny bardzo ten. Dobry ziomal i kurwa był ze mną od początku, więc proszę nie nazywać go Pluto. Ale luz, może być kurwa Pluto, nie? Tak. No to Odi. Zamiast Pluto. Pluto nie gryzie, Pluto liżerowa, nie? Dobra, odbijamy już od tego, odbijamy już od tych tematów, bo ja już jestem, już nie chcę mi się po prostu w to dalej angażować. Koniec tłumaczenia, lecimy dalej, są tak, inne rzeczy. Pyta, czy zjemy gówno na czacie, ja powiem ci, że nie będziemy jeść, nie będziemy, ale zaraz będziemy pić gównianą kawę, nie? No, dosłownie. Ponoć najdroższa na świecie, z tego co słyszałem, ale jest jedną z najdroższych kaw, Kopiluwak. No. Rzeczywiście, ja psychicznie nie jestem w stanie jej wypić, bo po prostu mam w głowie, że to kawa, która jest po prostu z gówna, nie? Okej, to jest rana, no. Tak, ale nie wiem, czy ty naprawdę chcesz... No pozdrowienia, tak. Pozdrawiamy z ja bardzo rana. Lubię takie nowości. Ja nie próbowałem jeszcze gównianej kawy z gówna, ale chętnie spróbuję. Gówna smakuje jeszcze lepiej. Ale ponoć tam ta kupa oczyszcza kawę z czegoś tam. Nie pamiętam z czego, bo to ja nim kiedyś filmik obejrzałem dawno temu. Działa. Ludzie piszą, że mamy opierdolić te gówienko. Nie ma najmniejszego problemu. Będzie pite, ale to za chwilę. Czekamy na newsy. Już za chwilkę będziemy robić. Newsów jest za dużo. Dobra, odpalmy konspekt, bo sobie pogadamy. Na mailu może masz. Mimo wszystko, czekaj, sprzedajny jesteś. Ja jestem sprzedajny? Dlaczego, Patrycja? Raczej chciałeś napisać, że kupuję mieszkania i tak dalej, więc nie jestem sprzedajny, tylko jestem raczej kupującym osobą. Więc... Bo nie wiem, czy ja się gdzieś sprzedałem tutaj teraz? Nie kumam. Ja nawet nie wyglądałem odcinka szeronego, więc jest ciężko. Chyba raczej kupujący niż sprzedający. Dlaczego nie ma Denisa Załęckiego? No się obsrał. O Jezus, ja wiem o co chodzi, kurwa. Bo jest te konto na Twitterze, te fake twój. Właśnie, dobra. I jestem fake i on napisał, że zmiana dzisiejszego składu na aferki i dodał starą miniaturkę, że Rezi, Lexi, Denis tutaj będą i tak dalej. Dobra, widzowie. I możliwe, że ktoś po prostu łyknął fejka, nie? Widzowie, mam mega prośbę do was, nie? Chuj mam prośbę, naprawdę, jeżeli od... Mamy teraz na czacie prawie 20 000 ludzi, ponad 20 000 ludzi już ogląda streama. Kurwa, pomóżcie mi, nie? Serio, bo nie wiem, co mam z tym zrobić. Możecie mi nie pomagać też, jak nie chcecie, ale kurwa, proszę, to już chodzi o, nie wiem, dobrą sprawę, nie? Wiadomo, że prócz tego, że ten gość jakby robi nikomu dupy, nie? Niektórzy lubią. O, właśnie, za dobrego donate albo go pierdoli, to mam widzowie, pomóżcie. Słuchajcie, jest taki konto na Twitterze, Michał Boxdel, nie? Goat, emeryturka, Śląsk, wypoczynek, sportowa Warszawka, mistrz MMA, biznesmen, człowiek słowa i czynu, prawdziwy polski git. Gdzie wady? Gość ma prawie 6000 follow. Ale on jest zabawny w chuj. Ja wiem, no to niby jest zabawny, ale słuchajcie, robi ludzi w chuja, bo mówi, że tam blika za 100 zł da komuś. Piszą do mnie jacyś ludzie w ogóle. Gdzie wady? Nie wiem, czy widzicie link. Chyba tak. Widzą link, czy nie? Widzicie link na czacie? Tak, widzę. Widzowie, zgłoście proszę, bo ja już zgłaszałem go 5 razy do Twittera. Nie da się tego robić. To nie... On to, tam, on... nie to twoje konto teraz. Lecisz teraz. Ale, bambuko. Ale wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że gość wrzuca tam jakieś kryptowaluty, nie wiem, no zeszmacił się już ten parody account. I... Ogólnie no robię ludzi w chuja. Armia kozaki Buxtona. Jesteśmy kozakami. Leci obez. Leci obserwacja. Nie no ogólnie jak możecie to zgłoście po prostu za ten, nie? Za fejka. Nie musicie tego robić, jak chcecie, to możecie, jak nie. To nie. Jak wyłączył szybko. Ale ogólnie gość jest, no mocny jest. Nie, w sensie ale generalnie pojawił się trend na robienie tych fejków tak. I on kurwa, no co by nie gada, no są zabawni, nie? No znaczy, ja uważam, że on ma momenty, gdzie jest kurwa naprawdę kurwa, no, zabawny. Tak, dobra, no ale widzowie na przykład, ale wiadomo, on pisze, że... On, ten ziomek, nie? Natan, on pisze na przykład, nie wiem, że... No nie no, idealny ja przykład wiem, idealny przykład jest, jak Szalony dodał posta z twoim wywiadem na Twittera, wpis dodał, a ten dzięki za wywiad Szalony. Ta, on na przykład pucuje się stary do youtuberów jakiś, albo na przykład, nie wiem, ciśnie komuś stary, że... No, nie wiem, chyba znaczy, Labrygę pocisnął. Gdzie ma ten ale ja wiem, co on pisze, bo ja mu flowada. I przypomnienie. Mocny gość generalnie, no, jest zabawny, ale bym prosił jednego z gości. Ale ja myślałem parę razy, że to ty ale jesteś. No, najlepiej, żeby ten... Jakby żeby... ja widziałem, że wiesz, post dodany przed chwilą 2000 lajków, ja myślałem, że to ty piszesz. Dobra, to ale, mordą, dobra, wiesz, ale dobra, ale czekaj. Ja. No dobra. To jest fake, więc mam prawo do pierwogłosu. Dobra, bo ja chcę do innego fake'a. Okej, no bo są jeszcze, twój fake jest też w ogóle. Wiem. Moje już na Instagramie też są, bo i wyłudzają pieniądze. Jest, no właśnie, słuchaj, piszą do mnie jacyś ludzie nagle na Instagramie, na DM-ach i mu piszą mi tak, ty gdzie jest moja stuwa, kurwa, nie? Ja mówię, jaka stuwa, nie? Mówi, no wygrałem blikiem stówkę od ciebie, bo ten chuj stary wziął i wrzucił sobie tweeta, nie? Aha. Że tam osoba bez lajka w komentarzu wygrywa stówę i mi z 200 osób mi napisało DM-y na IG i mówią, gdzie jest moja stuwa, kurwa, stary? Ja mówię, chłopie, to jest jakiś fake. No i gość generalnie tak farmi followy, nie? Ale dobry też jest, widziałem, wiesz, bo pojawił się ten trend na te fejki i wczoraj było ogłoszenie Związku Leosi Błońskiego, nie? I się zerwali. I fake Błoński. To były piękny jeden dzień. Błoński to ma niezłe osiągnięcia w ogóle, nie? Może się pochwalić ten... Jakie? Zaliczamy nieletniej kostery, teraz raperki o różowych włosach i to wszystko w 10 sekund, przepraszam, 20, jak chodzi o dwie. Także osiągnięcia na wysokim poziomie widzę. No jest... Jak CV do pracy będzie składać, to będzie tak mówić, crash i w formie. Widziałem, że twój fake na przykład, bo ty lubisz stopy w formie. No tak kurczę, lubię złego u kobiet, nie? No wiadomo, dla mnie to jest taki wykładnik, że jak kobieta ma zadbane stopy, to zawsze i kuciapka jest zadbana i ona jest zadbana, a jak tam jakiś pazur jest krzywy albo palec jakiś dziwny, to zazwyczaj coś tam jest z nią nie tak. Okay, mam czasami tak, że spojrzę dziewczynę, mi się podoba, zobaczę stopę, że coś tam nie gra i od razu tak jak ten błysk i jak gdzieś mi ją tam wiesz. I tu gdzieś z tyłu głowy cały czas mi się wyświetla jej stopa, tak? Bo generalnie... Ja nie lubię dobra, to jeszcze zanim przejdę bo rozszerzyłbym to pytanie, bo chuj rozszerzę od razu, stary. Jeżeli miałbyś na przykład idealną kobietę, która jest na przykład, wiesz, prześliczna, najlepsza w ogóle na świecie, ale ma na przykład... Dycha, no. Zajechane pięty. No kopy to jest okropne. Wybrałbyś ją na swoją wybrankę serca? Patrząc na jej stopy i na przykład, że ona ma akurat no, średnio wyglądającą... Nie no, jeśli wiadomo, że jeśli jest to jakaś wada genetyczna, a dziewczyna naprawdę jest... idealna, bo czasami, dla mnie na serio wygląd to nie jest wszystko, bo czasami wystarczy poznać czyjś charakter i od razu uroda nabiera innych kolorów, więc dla mnie najważniejszy jest serio charakter. Wiadomo, że musi być zajebista, ale zajebistych lasek jest dużo, a większość tych zajebistych lasek nie ma tego czegoś w sobie, więc jak jest i zajebista i ma to coś w sobie i delikatnie stópka byłaby przywiona w którąś stronę, to bym przymknął oko, aczkolwiek no w życiu jeszcze chyba tak nie miałem, żeby się związać z tygarą, która by miała dziewczyna, która miała jakieś tam stópki, która nie odpowiadała na dużo metę. No i dla mnie jest jakiś wykładnik tego, jak bardzo dziewczyna jest zadbana i zauważyłem, że to się sprawdza. Jak ma zadbane stopy, to znaczy, że cała jest zadbana. Dobra, a gdyby kobieta na przykład nie miała stópy? Jakby nie miała stopy? Tak. No to jeszcze lepiej, bo nie ma problemu, nie? Wiesz, wtedy już w ogóle. A jakby na przykład miała zajechana, ale później ich nie miała w ogóle, to bym nie miał świadomości tego i spałbym spokojnie jak dziecko. No jest to jakaś No i ty generalnie się o tym kiedyś wypowiadałeś już pewnie, no. Nie? Właśnie o tych stopach, no i jakby nawiązując do tych stóp jeszcze, to ten twój fake na przykład wyłudza stopy. Ty, na TikToku ktoś robił live'y, gdzie miał ponad 1000 osób stare i tam streamowane były stopy jakichś kobiet i ja właśnie nie... I był Amadeusz Rośnik, Ferrari, wiesz, i mieli dużo widzów i wypisywali do mnie na Instagramie i po 1000 osób tam było na live'ach, także no... Czemu ktoś konfidenci na wykop? U góry? Nie, chyba nie. Tak. A nie, to wiesz co by taki spodziewał, takie konfidencje, jak co jest gdzie? No. Domyślasz się pewnie. No tak, tak. No. Ale nie, ja uważam, że stopy są ohydne. No takie niedojebane ręce. Znaczy w sensie ogólnie chuj nie obchodzi na czym chodzisz. Jak masz brzydkie stopy, według ciebie ubierz skarpety albo w butach sieć. No. W sensie wiesz, moje jest takie podejście, mi się na przykład stopy w ogóle nie podobają. Nie zwracam w ogóle uwagi na stopy. Jakby dla mnie ważna jest dusza, oczywiście, osobowość, no i to, co jest w głowie. No. Nie no, ja powiem wam szczerze, twarz jest najważniejsza, mimo, że jak nie, chodzi o wygląd. Mimo, że nie jestem jakimś wyznawcą... I tyłek. Mimo, że nie jestem jakimś wyznawcą, stary, wiesz, stóp czy coś, ale uważam, że wiesz, na przykład ładna stopa to jest też taki... Ej, ale ja znam takie stópki, że to może wyciągnąć po 8 godzinach z buta stary i jak to nie uchniesz, to pachnie dalej fiołkami. Kwestia zadbanej stopy i odpowiedniej pielęgnacji. Nie, ale jest to w jakimś stopniu wyznacznik. No jaką znajdziesz laskę premium, która ma, może mieć wiadomo jakąś tam brzydkie genetycznie, ale zawsze będą zadbane, nie? No. Tam nie znajdziesz laski premium z jakimś zajechaną piętą. Ja myślę na to, że ty masz zespół żółtej pięty. Szczerze ci powiedziawszy, uważam, że moje stopy, ja jestem bardzo zadbany, ale moje stopy nie są w najlepszej kondycji. Serio? Tak. Ale akurat parmezanu. Nie, uważam, że na przykład mam lekkiego haluksa. Tak uważam. I moja stopa jest lekko szorstka. I to wszystko przez za małe buty. Bo zróbmy ankietę. A zrobiłbyś live'a, na którym byś miał na przykład... stopy? Nie, tak byś miał stopy blisko i by ktoś tam ci ma... Nie, wiesz, tam nie wiem jak się... Co to za zdjęcie? Trochę by się szorowało, piłowało, wiesz. Szczerze, mógłbym to zrobić, ale nie wiem, czy by to nie obrzydziło osoby, która to robi. Tak. Dlaczego? Przecież taka tak, praca ale tych ludzi. Co on dodaje? Nie, wiesz co, bo wchodziłem, bo ziomek napisał, że niby Polak jedzie na aferki, ale okazuje się, moi drodzy, że nie. Jest on w Nobu. No to a wiesz, że jak Polak przyjechał na aferki, to wystarczyłoby, żebym coś powiedział na kilka liter, zaczynając... A dobra, nieważne. Nie, no, okej. Ej, a czy podobają ci się stopy Adriana na przykład? Czy Koczkodan ma fajne stópki? Ja nie widziałem stóp Adriana, znaczy widziałem stopy Adriana, mam normalne stopy. Normalne? Normalne, nie? Ale taką zapisałeś sobie w pamięci gdzieś? Znaczy ma, bo inaczej, wiem, że ma umięśnione nogi na przykład, więc... Ej, stary, to jest obrzydliwe, nie? Tak mi się wydaje. Co, ale co? Takie króciutkie, bardzo grubiutkie nogi jak Adrian, na przykład takie wielkie łydy. Kurde, wiesz, no kwestia też chyba genów, nie? Albo no tak, ale masz pierdolone geny akurat. Okej. Dobra, na razie ten. Przejdźmy sobie do konspektu. Mamy prawie 25 tysięcy ludzi. Przejdźmy witam wszystkich. Do tematów. Tak. Dobra, wchodzimy. Wejdźmy może najpierw co tutaj ogłosił, co? Żeby... Tak. Możemy. Dobrze, już wchodzimy, tylko odpalę konspekt. Ja mam bekę, że oceniamy stópki zawodników. Zróbmy ankiety, czy stopy są ważne. Znaczy wiecie, ja mam jak na przykład żonę już, można powiedzieć. Ale u kobiet czy u wszystkich? U kobiet, no. Załóżmy. Ale kurwa. Mnie tam nie interesują, ale tak ciekawe się co widzowie. Nie wiem, ja wychodzę. Ej, o, wiesz tam wiesz tam ładne stopy? Idziemy na żywo. Druga ikonka. Daniel nie bądź zły, to jest jak ona często stawia, ale widziałem tak, nie tylko na żywo, bo na macie trwałem, ale widziałem na internecie i uważam, że to jedna z najlepszych stóp na polskich internetach. Pozdrawiam serdecznie i Daniela, bo lubię w chuj tego gościa. A oni teraz chodzą jakieś... No może mają ciężkie chwile, ale mimo są wszystko, separacji, no. Ja jestem tak koleżeński, że nawet jakby się rozstali, to nie... O, tutaj szacunku Daniela bym nie mógł. Ale na dole znajdziesz gdzieś lepsze. Znaczy czekaj, lepsze. Zobaczmy, wiesz, już jakby tylko chodzi... Ale kurwa, co wy robicie? Ale weźmy... Żylak! Weźmy całość, dawaj. Bo ostatnio był taki pewien temat, miałem z pewną dziewczyną. Mi się stopy z kalupiarzami tylko kojarzą, bo tam mają miejsce. No dobra, jeszcze śmiało, nie się. Lecimy. Ale... Uno momento. Ty pamiętasz, które zdjęcie nawet? Nie, ja nie jestem... No dobra, no przecież nie będziemy... jak szwaja, no kurwa. No tutaj mamy. No weź zjedź, no zaufaj mi. Bo ja ostatnio bo ty jesteś takim cwaniakiem, że ty jesteś też, że jak będą to stopy, które jakby nie są w najwyższej efektywności jej stóp, to dla ciebie to będzie mówiła, że ktoś powie, no nie ma tak dobrych stóp, a też... Nie, bo ona do mnie bliska, wiesz czemu? Ona często wstawia na Instagrama, a ostatnio miałem gadkę z taką dziewczyną. Nie, jeszcze... No tu masz, ale tu masz na przykład po lewo, ale masz tam, ale... O, zobacz. No tu już widać to. Ale na dole masz tak jak... No tam byłeś, było zdjęcie z samych stóp. No było. Śmiało, nie? Gdzie było? Ja gdzieś kurwa napisał, zaufaj mi. Jeszcze. Czekaj no. Jeszcze, dawaj. O, mamy to. Okay. I na dole jeszcze. No dobra, no to moi drodzy... Ale to jest 177 tygodni temu. No ale ja widziałem to na żywo i mówię ci, że Deń jest zadbany. I Deń jest fajny. W ogóle dla mnie to jest jedna z najładniejszych polskich influencerek. Widziałeś na żywo stopy Deń. No Deń trochę pomógł. No to jakby już wiemy, jakie stopy lubi Amadeusz. No po prostu są to stopy. Jeszcze zadbane. Pięterko niżej było. W innym kolorze. Które to? A tu. Co wygląda? Nie, no bo ja sprawdzam zawsze jej story. Sprawdzam ludzi story, których obserwuję i Deń często wstawiam na story. Nie no, masz jakby, wiesz, do tego totalne prawo jest. Jak najbardziej. Jakie syry. Ja nawet nie oceniam stóp, bo ja uważam, że moje stopy są, jak mówiłem, nie za dobrej kondycji. No dobra, ale jakby takie przypiłować delikatnie. Znaczy no niby tak, ale wiesz jak ja... Ty masz w sumie nawet niezłą stopę. Stary. Szczerze? Nie są, inaczej, może nie są... Mi się podobają na pewno. Wiem. Owszem wiem. Wiele razy to słyszałem od ciebie. Dziękuję. Mówiłeś, że nie jesteś pewien, ale... Że mogła być taka sytuacja, że Maślana ci całą haluksa twoich tak stóp. Okay. Ja słyszałem takie, wiesz, jakby... Kurde, ale normalnie jakby ciągle... Ale dobra, co z tym Maślaną? Ciągle kręcimy się z... No kurwa, chciałem perfekcyjnie przejść właśnie, dlatego nawinąłem do Maślana. Powiedziałem, że stworzyłem Maślanę i go zakończę, jak będę chciał. I to zrobiłem właśnie. Tak zrobiłem, że nawet go nie pokazali na grafice, tylko napisali w opisie, kurwa. No i moi drodzy, przechodzimy w takim razie do... Warto też powiedzieć dla ludzi, którzy nie wiedzą, nastąpiła zmiana zestawienia, mianowicie Bóg Estetyki Natan Marcoń kontra Adrian Polak. Jest to... Kurwa, ten nickname masz mocny, nie? Jest to już oficjalne i jakby to się dzieje. Dla ludzi, którzy nie wiedzą co z Gregiem, Greg zawalczy po prostu z Maślaną, no i najprawdopodobniej Greg będzie bił się z Adrianem Polakiem na... Może nie następnej gali, bo to będzie jubileusz, ale będzie bił się na następnej gali. Albo może na 20, tego nie wiem. Ale kto? Greg. Bo tutaj... A to nie bije się na tej gali? Bije się z Maślanką. On się bije po prostu z Maślanką, nie? A, że będzie miał wielki rewanż z Polakiem na przykład. Ja teraz w ogóle jakby analizuję sobie to, jak to w ogóle będzie uznawane przy... Fajne zasięgi to zrobiło. Znaczy, na pewno tak. Na pewno, nie będę, jakby, nie chcę ci ujmować, Natan, no, jakby luz. No ale uważam, że Greg jest bardzo dobrym zawodnikiem, który Greg, wiesz, który jakby... bo ja go nie znam, wiesz, ja się dowiedziałem o Gregu przez to, że właśnie tą walkę ogłosili i dopiero wtedy jakby przyszedł jego profil na Twitterze. Ja nic zupełnie nie wiem, w sensie on ma chyba kalapiory, nie? Jakieś lekkie, tak. Znaczy, trenował. Nie wiem, stary... Powiem tak, zespół, który gdzieś tam jest odpowiedzialny za nagrywanie ludzi i tak dalej, wiem, że to jest gość, który coś tam potrafi. Coś potrafi. I teraz walka Polaka z nim, no to było takie, wiesz, że 50-50, nie wiadomo czego się spodziewać. No i generalnie pod Gregiem jest enigma taka. Walce, jeżeli dojdzie, ja uważam, że patrz, powiem ci tak, ja nie trenuję parteru i to nie jest usprawiedliwienie, bo jakby ja i tak wychodzę tam wygrać. No ale masz pierwszą rundę K1. Właśnie, słuchaj, Polak tak bardzo, bo to nie jest tak jakby przez to, co się kiedyś stało, w sensie ostatnio, co się tydzień z temu stało, dlatego ta walka wynikła, nie, po prostu Maślana to pierdolony stypiarz, który nikogo nie obchodzi praktycznie, więc też my z Polakiem mieliśmy dłuższy konflikt i nam to teraz zrobili, ale przechodząc do meritum, no to Polak tak bardzo mówił na wywiadach, że jakby on nie da mi walki na razie, żebym potrenował dłużej, coś tam wiadomo z Darolwem, a teraz Polak sam przyszedł z inicjatywą tej walki. Sam wymyślił warunki, że musi być tylko MMA, co ja mówiłem, że mam problem z nogą, mówiłem, że ja cały czas trenowałem do walk w K1, bo dla mnie męskie jest bardziej K1, że podchodzę, pierdolnego go kurwa, spadnie, nie wstanie albo dobiję go jak Amadeusz dobił Polańską. Mówiłem, że to jest bardziej lepsze, widowiskowe. Polak obstrał się. Jest okej. Miało być dwie rundy K1, miało być wszystko MMA, doszliśmy, że będzie półtora rundy K1, półtora rundy będzie MMA. Okej, zgodziłem się tylko dlatego, żeby widzowie mieli fajne widowisko, plus, że widzowie na konferencji, na face to face zobaczyli coś, co jeszcze świat jakby nie zobaczył. Ja uważam, że po tym, co jakby wyjdzie... Daj wskazówkę, stary. I pytanie do Natana, czy wejdzie do walki do starego disu Amadiego na Polaka? Poczekajcie. Chwilkę, poczekaj. Słuchajcie, ja nie chcę nic mówić, chcę, żebyście mieli niespodziankę ogromną. I obiecuję wam, że wszystko, co się wydarzy, będzie naprawdę ogromną niespodzianką. Ale wracając, Polak ustawił jakiś limit wagowy. Sam nie wyzwał do walki. Ustawił limit wagowy, do którego trzeba dojść. Ustalił reguły, a niby się mnie nie boi, nie chciał stójki. Pomimo, że wiedział, że mam problem, że wszystko. Chciał MMA, żeby po prostu przeleżeć. To słuchajcie, tak będzie, tylko może być mały problem, że po konferencji nie, ale że po face to face Polańska nie wyjdzie do walki. No, ale... okay. Bo ja mam takie rzeczy, że istnieje, na razie powiem, że istnieje 60%, że nie wyjdzie do walki, że się obsra, 40%, że wyjdzie do walki po face to face naszym. To jedynie mogę zapodać i naprawdę nie chcę więcej mówić. Chcę, żeby ludzie po prostu poczekali, bo teraz cię wystrzelę, Polak będzie wiedzieć mniej więcej o co chodzi, a on nie wie o co chodzi, zupełnie nie wie o co chodzi. No i też chcę powiedzieć, że mam w kontrakcie karę finansową za używanie pewnego sformułowania i no, bądź... No, ludzie, czekajcie. Ludzie, którzy zapewne śledzą konflikt Natana i Polaka, będą wiedzieli, że chodzi tutaj o... O coś. O pewne... Ten ja też wiem, że rzeczywiście jest to wpisane w kontrakcie. Dlaczego tak jest? No dlatego, żeby po prostu gdzieś tam nie ruszać rodzin. Czy się do tego zastosuje Natan, to już jest tylko i wyłącznie jakby w jego gestii. I tyle mogę tutaj na ten temat wam powiedzieć. Ja jeszcze tak szybciutko powiem, że konferencja będzie naprawdę bardzo mocna, ale chcę, abyście naprawdę do tego face to face'a poczekali, bo face to face jest dzień przed walką i kurwa, obiecuję wam, że to przyjdzie do historii narodu, to co się stanie na face to face. A na konfie nie mogę się wystrzelić ze wszystkiego, bo będzie przygotowany na wszystko. Ja mogę po prostu zapodać mu parę rzeczy, gdzie Adren będzie siedział w domu, nie trenował, tylko będzie płakał i będzie myślał, o Boże, kiedy to wyjdzie? Czy to wyjdzie jutro, pojutrze, może za tydzień, a może w ogóle to nie wyjdzie. Tak chcę spowodować, aby czuł się Faustyn. Ej, mocny w ogóle ten, dzięki za donata, ale był bardzo dziwny. Ty, ale strasznie słabe jest to, że przecież ty do walki trenowałeś kilka tygodni i stary na tydzień przed walką zmiana gdzie jest formuła MMA, ale walkę miałeś w K1, to jest giga słabe z jego strony. Jest bardzo słabe, tym bardziej, że mówił jak mnie tam rozwali, to tamto, sramto, a właśnie najlepsze jest to, że kurde, wziąłem to ze względu, wiesz co, na widzów i coś... Ale gówniany temat, gówniana kawka. Tak. To jest moja? O, kawka przyszła, tylko bardzo was proszę, ja nie chcę tej z głównym. To jest Michała. Ja chcę z kupą tą kawę. Ja bym chciał tą z kupą. Dziękuję. Natan, czy twoim... A wezmę jakieś... Co to jest? Dzięki za donate. To nie jest espresso, nie? Nie, to jest kopiluwa, która jest po prostu... To jest po prostu kawa. No to na zdrowie. Już teraz? Tak, od razu. Mówimy o głównie, czyli o Polaczku, więc napijmy się też. O wilkomowa. Dzięki. Nie no, trochę kurwi ta kawa. Nie, ja mam to normalna kawa, nie? Zajebiście. Powiedział. Kurwa, troszkę gówienka masz na zębie. Chyba tego dostałem. Przecież macie takie rzeczy. Przykleiło na zębie. Nie, ja to wziąłem dlatego, słuchajcie, przydarzyła się pewna sytuacja, o której też wspomnę, tylko dla swojego bezpieczeństwa, naprawdę mówię bezpieczeństwa, nie mogę powiedzieć wprost, ale powiem o tym, bo to jest tak, ja bym poczekał długo. Wypada powiedzieć od razu o tym, co zrobił Adrian Polak. Wypada od razu o tym powiedzieć, dlatego też to mnie pchnęło do tego, żeby jakby wziąć to. Ale czy za ten disrespectful będzie kara? Za to, że tak cię potraktował, bo powinniście walczyć na równych warunkach, a nie, że powiem tak, na przykład. Na pewno będzie to kara psychiczna, będzie to ogromna kara psychiczna i ja do walki wychodzę po to, aby zrobić mu krzywdę. Ja, wiesz, ja wygram tę walkę, ale ja mam w dupie wynik, ja tam idę zrobić mu krzywdę. To jest mój cel. Czyli rozumiem, że otwarcie mówisz tutaj, że... Nie, ja nic nie sugeruję. Nie, coś ty. Ja to jest, jak wiesz, zawsze się może coś tam w rygorze walki stać, że na przykład... Mówią na mnie na przykład gryzak. Mówią na mnie gryzak. Gdzie? Biorąc pod uwagę, że jesteś fanem Mike'a Tysona lub jego przyjacielem, no bo jakby... Kuzynem. Kuzynem, to wujek. Możesz tutaj wydedukować, że będziesz chciał go... Nie, bro, wiesz co, to jest pierwsze, ja hejtera bardzo nie lubiłem, okej? Ale ja wiedziałem, wchodząc do hejtera, wiedziałem, jak się zakończy, a ja mam taką nienawiść do Faustyna, że ja wejdę tam i nawet nie będę wiedział, co się pewnie dzieje. Ja po prostu będę miał w głowie morderstwo, jak NW Melly, Murder on my mind, nie? Ja mam to samo, jeżeli chodzi o Faustynkę. Bo to jest jego oryginalne imię, Faustyn, tak. Miał tak w dowodzie. No Adrian nagrał taki numer Faustyn i chyba tam właśnie mówił, że... Też Gold Digger nagrał taki numer. Ładny. No. Faustyn, no. Ciekawe. Dobrze, ale w takim razie, jeżeli mówimy tutaj o Faustynie, to przejdźmy może od razu do Gen Z i do Mortalcia. Do newsa na temat Mortalcio. Zrobił się ogromny hejt na Kingę Banasz. Ej, to jest dopiero co była z tym co się w szafie chował, czy on pod łóżkiem, jak ona spała? Nie. To jest Anielskie Skrzydła i ona była z Mateuszem Chmielarkiem. A, no. Ten, co Gargamel zrobił o nim film. A tutaj jest jakby numer Mortalcio, w którym jakby na samym końcu filmu jest pokazane, że... Tutaj wyciszymy, żeby nie mieć copyright claimów. No jest tutaj Kinga Banasz, oczywiście osoba, która... No chyba jakby można otwarcie powiedzieć. Ale tam jest ważny tekst, w ekipie nikt nie miał problemu, więc proszę dajcie jej spokój. Tak. Więc jakby no nie wiem, no oni są po prostu, są razem pewnie. No tak, ogłosili chyba, że są razem i dodali też zdjęcie na Instagrama. A co się stało z tą panią na CK? Jak ona miała? Kartoni. No. Kartoni? No z Kartoni rozstał się jakiś czas temu. Nie, ale ona jest chyba z Przemkiem Pro, ale tego też jakby to nie jest potwierdzone. Z Przemkiem Pro? A co na to Paulinka Kozłowska? Paulinka Kozłowska? Nie wiem, no ona ma chyba jakiegoś innego gacha. Aha. A co na to Mini Mike? Mini Mike? A co na to Faustyn? Mini Mike jest, myślę, że Mini Mike jest, chuj wie, tak szczerze. Chuj mnie to interesuje w sumie. Ale interesuje mnie to, że dużo ludzi pisze, teraz już są dużo obrzydliwych komentarzy w stronę właśnie Kingi. Tak, bo to na Twitterze jest, mamy tam linka do tego. Ale dlaczego? No bo to Faustyn skomentował, o co chodzi? Faustyna F. A to jest siostra? Podrabiają. To jest siostra Polaka? To jest Faustyna, to jest Fausti. Osoba z Gen Z. Jakby kobietka. 1/8 Gen Z. Jest ona jakby popularną osobą z Gen Z. No i ona też napisała tutaj, że to wiesz, jakby dużo obrzydliwych komentarzy. No generalnie jakby oni już... No ale dlaczego? Bo ja żebyś mi wytłumaczył jako laikowi od boku... Dobra, no to laikowi mogę wytłumaczyć... Dlaczego ktoś się do nich sapie o to, że są razem? Wiesz co, bo patrz, ja mogę od detektywów z TikToka dać ci takie info, nie? Że jakby było bardzo dużo takich sygnałów na to, że Mortalcio może być z tą Kingą, nie? Oni jakby się... Ludzie mówili... Oni mówili, że nie. Albo nie przyznawali się do tego. Generalnie taki fake ship, nie? To był. Tak, że to był. Fake ship, który okazał się prawdą. Nie? I dużo ludzi ma po prostu jakby też taki, może nie, że za złe, ale uważają, że gdyby oni od razu się przyznali do tego, że oni są razem i nie robiliby takiego, takiego kryptozwiązku, no to byłby luz. Nie? Tu nie wiem, czy nie chodziło o to bardziej, że tak jakby. On zerwał z Kartoni, rozstali się i bardzo szybko ta Kinga się pojawiła. A no to wiadomo, no to tego tu bardziej o to chodziło, że oni tak jakby zerwali są, ona się pojawiła i tam relacje pogorszyły się Kartoni z Kingą i jakoś tak wtedy ci detektywi z TikToka tak pierdolili. Pobyć z kimś, żeby to zweryfikować, bo jak za szybko się wszystko ogłosi, a za miesiąc, dwa się okaże, że w sumie to nie pasujemy do siebie, to też jest taki... To później będzie, że na przykład, że Mortalcio zmienia dziewczyny jak rękawiczki. Tak i... No i w sumie gigaczat, kurwa, Sigma, nie? Ja tak miałem sukcję, nie? Byliśmy tylko chwilę. Nie byłem za długo z nią i ludzie stwierdzili, że to jakieś ustawki czy coś takiego. Trener. Ja od razu o trener. Nie mogę, ale troszkę już. Ktoś napisał na czacie i faktycznie gdzieś ta teoria na TikToku, ja widziałem, że ona się pojawia, ale że Kinga podobno powiedziała, że nigdy by tego nie zrobiła wice. No to widzowie i detektywi... Mortalcio do fejmu. Trzeba mu to wybrać. Ale ja się czekam na zadumiarza. Widzowie, możecie napisać na czacie, czy rzeczywiście Kinga napisała lub powiedziała coś takiego, że nie zrobiłaby tego Kindze? No to jeżeli napiszecie tutaj... Kinga Wice. No, ale generalnie tak. Ale dobra, to jakby clue jest z tego takie. Ja uważam... Ryta są ten. Pozdro. Ryta Boxing. Dobra, chuj tam. Życzmy im szczęścia, bo są w związku. Wiadomo, w ogóle tak jakby wyjebane w detektywu TikToka. Niech se każdy będzie z kim chce i jeśli dzieciaki będą to przeżywać, bo wiesz, bo jest dużo fanów Kartoni, fanek Kartoni, które jakby kochają ją za to, że ona jest taka, wiesz, słodka, urocza i tak dalej. I że jej serce... Czego nie wiemy, ale, nie? Ale wiemy jedno. Nie, ja mam żonę. U Wersów w wywiadzie, dobra, to sam to widziałem. Inne kobiety nie interesują nawet w mniejszym stopniu. Ja mówiłem na przykład Michale, który jest singlem. No kurczę, ja jestem singlem i szczerze jest mi dobrze. I abyś chciał sprawdzić, czy jest dzika? Kartoni? No. Mi się zawsze Kartoni podobała. Widzisz, nie ma za co. Detektywi z TikToka, shipujcie, kurwa. Jak jest Przemkiem Pro, no to... Ale Wika jest super, łatwo. Shipujcie detektywi z TikToka, Buxtona. Tak. Wracając jakby do reszty sytuacji. Słuchajcie, życzę wszystkiego co najlepsze dla Mortalcio. Dla Mortalcio i dla Kingi dużo zdrowia i wytrzymałości w związku. No nie mam nic do niej, więc nie mogę powiedzieć, że też mi tego życzę, ale czy to płynie z głębi mojego serca? Słuchajcie, kapie mi z pachy. Niekoniecznie. Możecie mieć trochę racji, ponieważ jestem prawdziwym mężczyzną. Piję piwo przed snem. Mam kurwa dojebany bęben, pocę się jak świnia. W czym problem? Jestem prawdziwym polskim mężczyzną. No i pijesz kawę z gówna. Piję 7 litr wody prawie. Ja robię teraz hydrolizę i to jest, wiecie, normalne. To jest normalka, no. Ty też robisz wagę, nie? Ja robię teraz wagę, bo Faustyn sobie powymyślał. Tfu, mela na cwela. Sobie powymyślał. Nie używaj. Oj, przepraszam. W sensie jakby to jest YouTube, więc no, dobra. Teoretycznie jakby... I'm sorry, Twitch, ale po prostu no... No. Jezus, kurwa, całe orby. Nie ten, wiesz, bo to są jakby też, no takie, no wiesz, co chodzi. No tak, tak. W każdym razie, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego tematu. Jeszcze raz powtarzam, Mortalcio, Kinga. Dużo zdrowia i wytrzymałości, no kurwa. Wytrzymałości tyle, a Wiktorii też życzę powodzenia w znalezieniu mężczyzny swojego życia. Być może jest to Buxton, detektywi z TikToka, shipujcie. I teraz lecimy do kolejnego newsa, mianowicie Kacper Błoński wrócił i... O Boże. Moi drodzy, Kacper Błoński... The King is back. Ta. The King is back. Kacper Błoński po 3 miesiącach przerwy od internetu wrócił Kacper Błoński, który opublikował na swoim kanale nowy film, że zamknął Tuszola na 72 godziny w apartamencie w ambasadzie Goats. No i na samym początku materiału influencer oświadczył, że jest to jego oficjalne pożegnanie z projektem Goats. Okay. Co o tym sądzicie? Słuchajcie, bo nie było... No... Szerokiej drogi, Kaspi, no nie no. Nie było go 3 miesiące, nie? Po Pandorce akurat zniknął sobie na 3 miesiące. Znaczy on chyba, nie wiem, widziałem gdzieś, że Kacper tłumaczy, że 2 lub tam 3 miesiące jakby po prostu szykował coś grubego, nie? O, bardzo gruby film, nie? Zamknął Tuszola w pokoju na 72 godziny. Mega dymy, stary. Jeszcze problem się poradził. Ja prywatnie nic do Kacpra tak szczerze nie mam. On mi jest, wiesz co jest najlepsze? Nic mi Kacper nie zrobił. Dosłownie nic mi Kacper nie zrobił, ale tak mnie jakoś... Kurwa, ja tego nie lubię z nim nagrywać. Istnienie. W sensie ten jego kurwa taki... Ale czemu? Ja prywatnie go mogę robić, ale czemu? Wydaje mi się, miałem kilka razy z nim porozmawiałem, takie no offense kurwa Kacper, ale takim strasznie zapatrzonym w ciebie cwaniakiem. Takim prywatnie mi się wydaje. Okay. Takim, że wiesz, że no mordeczko, jest czanik, no. Na nagrywkach. No, tak, i tak się zachowywał, nie? Strasznie arogancki mi się zdaje, nie? Bo wiadomo, tam pod kamerą inaczej, ale prywatnie się dla mnie wydaje strasznie aroganckim człowiekiem. I też kurwa dużo jakby osób, które poznałem, dziewczyn, które miały styczność z Kacprem, też to samo mówiły, że jest taki bardzo arogancki i na pewno jest szybki, jeżeli chodzi o relacje łóżkowe. I nawet czasem szybszy niż 10-sekundowy człowiek, no. No nie, po prostu za bardzo jakby wiesz. Ja mówię o jego prywatnej tam w internecie niech robi co chce, ale jakby wiesz, prywatnie, że po prostu... go prywatnie czy kreację w internecie? Kurwa, najchętniej to... Nie chciałbym w ogóle na niego patrzeć ani w internecie, ani prywatnie. Znaczy jakby siadł ze mną teraz, normalnie ze mną porozmawiał, może spędziłbym z nim więcej czasu jak wy, no to inaczej bym do niego postrzegał, ale to jak się z nim parę razy leciałem, to kurwa nie mogę po prostu, wkurwia mnie. Okay. Szczerze, z moich przeciwników ja nie lubię Denisa, nie lubię Shellinę w sensie, nie lubię Faustyna, ale nikt mnie i tak, pomimo że są coś źli ludzie, to nikt mnie aż tak nie wkurwia jak Kacper. I żeby ludzie nie myśleli, ja nie mówię tego pod walkę, że coś, bo już mam 10 kurwa walk w kolejce. Po prostu ja nie boję się wyrazić swojej opinii na temat kogokolwiek. Okay. No ale tak go nie lubisz, bo go nie lubisz, po prostu. Tak. Okay. To jest chyba jedyna osoba, którą po prostu nie lubię, nie lubiąc go. Nie wiem dlaczego. No, są czasem takie osoby, których po prostu nie lubisz, bo nie lubisz. Ja no. Wiesz, to jest moja opinia. Najbardziej mnie dziwi to, że na przykład ktoś... Bo teraz akurat może nie ma zbyt dużo takich komentarzy, ale widziałem tam jakiegoś ziomka, jakiegoś Przemka, który napisał, że no kurwa, jak ty go możesz nie lubił, on ci nic nie zrobił, nie? No ale przecież kurwa stary jakby, nie wiem, no a ty, nie wiem, masz kogoś, masz Amadi, Ulfik, no ja też, mamy osoby, które nie lubimy, bo nawet nie lubię. I kto ci nic nie zrobił. Nie mam nic takiego do nich, że mam prywatnie do nich spinę, tak. Ale jest w chuj osób, których nie lubię. To jest naturalne, stary, no przecież... A niektórych tak to patrzeć na ich content nie mogę, że po prostu jakby tam... Chata mu się paliła, to bym za późno dzwonił. Aha, widzowie, czy wy też macie kogoś w swoim życiu na przykład, który wam nic nie zrobił, ale go na przykład po prostu nie lubicie? Na przykład, nie wiem, zastępca szefa w waszej robocie, który nic wam nie zrobił, ale patrzycie na niego i widzicie, że to jest na przykład taki mega chuj, nie? I po prostu na przykład nie lubicie go po prostu tego, mimo że na przykład jest normalny. Że nawet nic nie robi, ale mimika jego twarzy pokazuje, że on jest taki na przykład bucowaty lub nie wiem, pokazuje, że jest lepszy. Tak, od Natana powinni pisać. Ja mam problem z ludźmi, którzy robią content dla dzieci i kurwa z jakiejś najmniejszej sprawy robią ja mam coś takiego, że jak ja widzę kawałek tego, to najchętniej bym... No po prostu w mojej twarzy, w moim myśli od razu wyświetla się obraz tego kurde tłukę, nie? Okay. A, że kręci kołem fortunę, na przykład robak, że musi zjeść robaka. O nie! Ale to jest rozumiem, ja też bym nie chciał zeżreć robala. Ale są naprawdę takie drobnostki, wtedy mi się odpala tak... No dobra, zjedz łyżkę keczupu na przykład. Negatywnie nastawiony w stylu, że jakbym ich spotkał na żywo, to nie dałbym mi tego odczuć, bo nie mam nic do nich w rzeczywistości. Albo wiesz, kto mnie wkurwiał, tak szczerze? No, nie mam nic do tego chłopa, ale nie mogłem na niego patrzeć na konferencjach, ten co walczył z Błońskim właśnie. Ostry? Tak! Chłopie, ja bym miał go na konferencji, nie wytrzymałbym do samej walki, bo on... Umiesz coś? On... No ale... I wszyscy, Ostry, jaki ty jesteś tajemniczy i tak dalej. Ja od razu... Ale to nie wytrzymałbym. Jeszcze raz by zgrywał, kurwa, że coś potrafi. Ale powiem ci, że na przykład twoja waleczka z Ostrym to... Nie mam nic do tego. Szczerze, nic do niego nie mam. Po prostu nie oglądam też tego kontentu, a nawet miałem raz... Tutaj miał być czajnik, więc przejrzałem i po filmach jestem lepiej niż nastawiony. Ale na konferencjach Ostra to coś mówisz... Mamy donate'a, widzę, że Ostry to nie agresor, od razu. Widzę, że dziś gościem jest znany raper Bobby Szmerda. Mam do niego pytanie, jak poradzić sobie z morderczym instynktem dywizji? No właśnie, kurwa, byczku, no musisz medytować, wiesz. Prawda? O, czekajcie, bo Adrian wysłał ten. Spuszczać testosteron. Adrian wysłał donate'a. No to oczywiście pozdrawiamy. To nie jest, myślę, że Adrian by się jutro. Myślę, że nie, znaczy jestem nawet przekonany, że nie, ale też... Adren nie ma zdrożowego, więc sądzę, że mógłby... Ja już chcę zobaczyć tą konfę, nie? Ja nie wiem, stary, ale tam w ogóle, ja widziałem też te panele, jeszcze w ogóle będzie... Przeliga, tam się rozszerza w ogóle ten, karta o jedno zestawienie dodatkowe jeszcze. Ja nie wiem kto z kim, ale wiem jedną osobę. Main event też się rozszerza. Jak jutro jest ten, w sumie kocha, może możemy powiedzieć, kto będzie tam siedział, czy nie za bardzo. W sensie? Na naszym panelu, na moim panelu. Nie. Powiem tak, na pewno będzie to fajne to będzie panel dymogenny. Tak, będzie bardzo dymogenny panel. Albo kadek, kurwa. Nie. Że na przykład zmiany mogą być, bo dokładnie. Ja na przykład nie chciałbym siedzieć z tobą z jednej przyczyny. Będziemy się... Że przejmie ci show. Ale nie. Tu nie chodzi o przejęcie show. Tu chodzi o to, że jest ograniczony czas antenowy i ja bym zabierał tobie, ty byś zabierał mi. Tak. A coś nie, coś ma. Ale wiesz, no to dobrze. Dobra, to weź dawaj normalnie dwa zestawienia. Kurwa, no na pewno niech ja będę. Bo będą mi potem mówić, że ale likujesz, kurwa. Z Amadim i z Shellim na pewno. W sensie, Shelly nie będzie obok mnie, nie? Tylko chodzi o to, że na pewno Amadi pewnie będzie obok mnie siedział i Shelly tam po drugiej stronie. Ja właśnie ja chcę to zmienić, bo nie chcę, żebyśmy sobie zabierali czas. Tak, też uważam, że to było lepsze. Bo tylko ja na pewno chciałbym się... Któremuś z nas pozostanie niesmak, a nie chciałbym się na przykład z tobą w ogóle, wiesz... No przez to, że gramy powiedzmy w jednej drużynie, nie? Wiesz, to bez sensu, żeby się to... Team Freak przecież, tutaj same freaki siedzą. No jak? O tym też potem. Ej, to może w ogóle jakby... Tylko właśnie, mogę się jeszcze coś powiedzieć, małą rzecz, bo zapomniałem o tym powiedzieć, to jest ważne. Ja powiedziałem, że tak bez przyczyny, ale też dużo osób mi mówiło, co mi dało negatywne nastawienie do Kacpra, że na przykład chodził Kacper do pomieszczenia na imprezkę, powiedział siemano! Witał się wasz z dwoma dziewczynami. Okay. Cześć. Jakieś chłopy stały, w ogóle się nie przywitał, olał ich ciepłym moczem, kurwa. Jakaś brzydsza dziewczyna według niego stała, też olał ją ciepłym moczem. Ktoś jest poczuty, tak? Nie lubię, jak ktoś wchodzi i uważa, że takiego, wiesz, kurwa, bossa, bo był w teamie X, kurwa, i grał sługę, kurwa, Stewarta i Dubiela. Takiego czegoś, znaczy, wiesz, po prostu nie lubię, że ktoś naprawdę... No wiesz co, ktoś powie, ty nic nie reprezentujesz, bo robisz dymy na konfie, ale jakby, wiesz, sam to robię. Nie mam osoby, która mnie trzyma i... która wiesz, robi jakby co mam robić. A ja jestem ciekawy tylko jednej rzeczy. Co to kurwa jest do pytania? Ale kogo? Dlaczego? Kogo ona obchodzi? A nie, bo wiesz co, jak sobie serio tego zobaczę. Dlaczego? Z Mini Mike'iem! Tak, serio mogłabym zobaczyć z Mini Mike'iem. O Jezu, ale było... No dobra. Nie, ja jestem ciekawy dlaczego Kacper odszedł z Goats. Co się wydarzyło? Ja oglądałem ten film, tu statementu nie ma. Dlaczego? Nie ma, ale jest po prostu, że nie chcę mówić, to ja nie będę tam, wiesz, wchodził mu w, pewnie, że tak. W paradę. Może wiesz, Wardęga może jeszcze dzisiaj się odpali czy coś, to może ono powie coś, to tam już. Tylko w Igesi. W każdym razie, moi drodzy, bo bardzo rozszerzyliśmy temat Kacpra o jego jakieś tam osobiste rzeczy tam w klubie czy coś. Pociągniemy temat. Ale musimy pociągnąć najważniejszy temat, który wokół Kacpra się ostatnio kręcił, czyli jego związek z Węgleosią, no bo nie wiem, czy wy jesteście świadomi, ale bardzo głośny związek, moi drodzy. Kacper Błoński. No ale to zróbmy jakąś ankietę, jakby kiedy się rozpadnie ten związek. Nie życzę tfu oczywiście, ale... Powiem ci, że... O, w ogóle tak. Ktoś wysłał donate'a. Panie Michale, prosimy o kontakt, co? A kto wysłał? Nie wiem właśnie. Ale... Tam było Beata, a nie wiem, coś tam. Wykop troluje. Nie zdążyłem przeczytać. Słyszałem, że Adam Security jest podpisany, a ja słyszałem, że Adam Security jest w Warszawie. Więc może coś jest na rzeczy. Nie wiem tego tak naprawdę. W każdym razie Kacper Błoński, no, detektywi z TikToka, tutaj Tuszol się też wypowiedział, że aha, no bo on jakby chciał być z Jagleosią. No fajnie, no jakby cały ją się... Być? Jeszcze raz? Tak, bardzo chciał być. No mówię, że teraz Tuszol jest z tą kartą. O kurwa, to ma pół... Nie, to Tuszol. Tuszol to jest z Bungie, a tam to Mortalcio. Ale wiesz, Przemek Pro, Przemek... Błoński go zamknął. Tak, tak. Ale wiesz, co jest fajne? Ty, no to jak tu jest, że on jest... Patrz, Jagleosią jeszcze go zamknął, kurwa, w ambasadzie. Znaczy... No właśnie... Revenge zrobił, nie? Za to, że chciał z nim być, to po prostu go zamknął. Tuszol go zamknął. Nie, Kacper zamknął Tuszola. Bo Tuszol chciał być z Leo. Mega kontencik ci powiem. Ty jesteś mega hejterem kontentu, ale wiesz co? Nie, dobry kontent tworzą wszyscy, no. Ale wiesz, kto będzie tworzył najlepszy kontent? No. I to kurwa tego nie będzie w ogóle na polskim YouTubie. Chcemy już o tym mówić? Nie, dobra, poczekajmy, słuchajcie. Ja tylko tak przedprowadzająco powiem wam, że no dobra, poczekamy. No, potem ale nie, w sumie można powiedzieć, że... Nawinąć, a potem dokończymy temat, co? Tak, że... No powstanie coś, jakby jest... Ekipa. Na razie robimy to tak jakby od backendu, żeby zespół był zbudowany, ale jakby nikt jeszcze nie wykorzystał tego rynku freak fightowego w taki sposób, żeby maksymalnie wykorzystać zawodników nie tylko z gali fejmowej, ale z gali prime'u, z gali cloutu na przykład i tak dalej, żeby połączyć troszkę pewne uniwersa i coś, co... No, będziecie mieli kurwa co oglądać i nie będzie to tylko, że zamykam kogoś, nie wiem, w szafie na 24 godziny. Tylko będzie to bardzo popierdolony content. Tak jest. Bardzo zróżnicowany kurwa. Podróż, będzie wszystko, powiem wam, że... Będą chyba podróże. Na pewno będzie zadymienie... Będzie to... O kurwa. O, nie słoń. Kanał przyrodniczy, że tak powiem. No to będzie kanał przyrodniczy, na pewno kategoria mężczyzną. Nie słoń. Natan, postaraj się ograniczyć podnoszenie rąk. Ale to nie wstyd, kurwa. To nie wstyd mieć mokrą pachę, kurwa, tym bardziej na hydrolizie, a nie spokój. Dziękujemy, Niesłun. To nie jest wstyd. Tak samo jak nie jest wstyd być Denisem Załęckim, to tak samo podnoszenie pachy, to nie wstyd, no. Denis to w ogóle obstrajtuje, nie wiem co, tak? Kurwa, Parmazoni na tych wywiadach swoich. A wypowiadał się na twój temat ostatnio? Tak, u Kaśki tam mówił na wywiadzie na przykład, że... Co powiedział? Patrz, mówił, że on ze mną nie podpisze walki w cloud, podpiszą w cloud, bo dostałbym więcej pieniędzy, nie? I w innej federacji, ale nie w cloud, bo za transfer więcej pieniędzy bym dostał. Już pomijając fakt, że mógłbym się zgodzić, że okej, dostanę tyle, ile mam w kontrakcie, a druga rzecz jest taka, że on sfarmazonił, bo kontrakt był prawie na stole do podpisania, tylko coś tam... Mi się szykuje jeszcze co innego, coś tam lekko zwlekam i wyszło tak, że on po prostu z kimś innym zawalczy na klaucie 29, więc ta walka nie wyszła i dlatego mógł powiedzieć właśnie takiego farmazona walnąć, a prawda jest taka, że Denis Załęcki z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa, że się obstrał. Jest to obstrajtuch. Obstrał się, bo słuchajcie, psychika bardzo dużo, jakby psychika to 90% walki, Mhm. I on wie, że tak bym go zniszczył psychicznie na konferencjach, na face to face, że on wychodząc do walki nie wiedziałby co się dzieje. A mi się wyłączyła taka agresja na tego przygłupa, że po prostu bym go rozszarpał w tej klatce, bo ja bym chciał bez zasad wejść do tej klatki. Kogo masz większą grzałkę? Na Adiego Polaka, czy na Denisa? Polaka. Wiesz co? Uważam, że Denis to jest kryminalista totalny i nie rozumiem jakby, dlaczego ludzie mają oburzenie do mnie, że ja odpowiadam przestępcom, że taki Denis Załęcki, tam jacyś inni, oni wyszli z kryminałów i oni chcą ustalać jakieś, wiesz, zasady. A ja po prostu jako jedyna z nielicznych osób nie daję na siebie pluć, kiedy oni mnie zaczepiają, kiedy oni mnie obrażają, bo oni pierwsi zaczęli mnie obrażać i zaczepiać. Ja jedyny jakby nie daję na siebie pluć. Ja jedyny odpowiadam i mówię, że to nie jest normalne wprowadzanie zasad z kryminału do normalnego obiegu. Mhm. I ja jestem, wiesz, tym kurwa nienormalnym, który jakby... igra z ogniem, coś w tym stylu. No sorry, to już nie są jakieś te czasy, to nie jest średniowiecze, że za jakieś słowa ci łeb ucinają po prostu. I jakby do tej walki dojdzie, ale pomimo to, jakim jest człowiekiem Denis, to co się dowiecie na Adriana Polaka, prawdopodobnie się dowiecie, bo nie wiadomo, czy będę chciał o tym powiedzieć, nie powiem o tym. To, co się dowiecie na Adriana Polaka, to zobaczycie naprawdę, że to jest przeokropny człowiek. Prywatnie, medialnie, no ale po prostu zobaczycie. Okej. Okay. Kurde, ale mi się wydaje, że spora część widowni wie, że Adi to menda. Wiedzą, ale wiesz, ludzie... Ale nie wiedzą jak wielka. Nie wiedzą jak wielka, okay. Ale wiesz, ludziom wolą powiedzieć Adi, wygraj z nim, bo on powiedział, że jest kuzynem czy tam wujkiem, że Mike Tyson jest jego wujkiem i zwyzywał Denisa. Jest farmazonem. Okay. Adi, jestem za tobą. Co z tego, Adi, że groziłeś komuś nożem i nasyłałeś na kogoś ludzi? Adi, rozwal go przecież, bo on powiedział, że... jego wujek to Mike Tyson, a przecież według mnie to nieprawda. No więc wiesz, takie jest niektórych rozumowanie moim zdaniem. Okej. Okay. No tutaj jeżeli chodzi o Adriana, no to na pewno najwięcej dowiemy się jutro, no bo ty też będziesz, no. Jakby ty jesteś bezpośrednią osobą i pewnie... Ja się nie gryzę w język po prostu, mówię to co myślę. Będziesz mówił to samo jutro, więc tutaj akurat jestem pewny, że coś się będzie działo. W każdym razie przejdźmy dalej do newsów, bo też ten temat Adriana, no on mocno przejmuje aferki. Nie ma co ugrywać. Ja bym na jutro poczekał, nie? Tak. Tam już będziemy mieli, wiesz, konfrontację. To może... Nie gadajmy też o nim, jak go nie ma, nie? Wiesz o co chodzi, nie ma jak odpowiedzieć, a... Omawiajmy aferę, jak powinno się robić na aferę. W każdym razie powiedz mi, Amadi, bo ty jesteś taką osobą, która, no nie ukrywajmy... No. Lubi ocenić. Lubi ocenić, jeżeli chodzi o estetykę i tak dalej. Co sądzisz o... A ja powiem to, co powiedziałem swojej bliskiej osobie. Wczoraj, czy dzisiaj nawet to było... Wiem, że wiele ludzi się zachwycało zawsze Wersow. Ja nigdy się nią nie zachwycam, jeśli chodzi o wygląd. Okay. Nie mogę powiedzieć na pewno tak, że jest brzydka. Mogę na pewno stwierdzić, że jest ładną kobietą i tego jej nie można odmówić, tylko nie jest to mój typ. Okay. I widzę, że większość ludzi krytykuje, a dla mnie ta zmiana jest na plus. No ja ogólnie uważam, że... Mi się kojarzy z Lil Masti starą. No tak, no ale co z tego? No wygląda bardzo pytanie, ładnie. Czy to kopia, czy zbieg okoliczności. Ale ja zmierzam do tego, że przez to być może, że mi się... Nie wchodziła w mój kanon piękna, bo ja robię chyba takie bardziej sukowate, może przez to, że, okay, że wiesz, od dziecka mózg zryty pornografią, to obraz piękna troszeczkę został zakrzywiony. Okay. No ale tutaj masz taką step teacher. Zobaczyłem... Nie, ja nie mam. Też niestety nie mam. Bo bym wysłał widziałem, że troszeczkę ludzi... Kolumniski? Katarek, tak? Wiedziałem. I mi na przykład się bardziej podoba w tej wersji. I co? Tak widziałem właśnie na TikToku, mi śmignęło, że Karol wolał w tamtej. Na pewno jest to dla mnie troszeczkę krzywdzące, bo wiadomo, że jeśli kobiety krytykują, no ale nie wiem, dla mnie jest na plus. Fajnie, dodało jej to takiego pazurka. Dla mnie, wiesz co, ja też lubię coś innego, bo jest dużo takiej kopii w klej. Ja lubię, dla mnie jakaś odmiana w wyglądzie, nie odmiana w wyglądzie danej osoby, tylko udziwnienie jest ciekawym odstępstwem od normy. Że jest bardziej oryginalne. No, nie zawsze, ale chodzi mi o to, że takie już widziałem, takie już może miałem, a to coś nowego. Wiesz, że zawsze jeździłeś, nie wiem, Lambo, a nagle się przyjechałeś Ferrari, wiesz o co chodzi. No, ja ogólnie powiem ci, Amadi, że uważam, że to jest zmiana, która, jakby ja nie wiem, czy to jest w ogóle prawda. Nie, raczej prawda. Nie, prawda, bo ja widziałem... Dużo ludzi mówi, że to peruka, tak? Że to jest real. Okay. Też widziałem w komentarzach, że peruka. No, ja bym powiedział, że stary ten, nie? Był wywiad jakiś przecież, gdzie oni stoją razem i że jak Fritz ocenia tą zmianę, i powiedział, że to nie zawsze chodzi tylko o to, tylko to też jest wizerunek. Że przecież, że oni mieli, tak, chodzili w różowych włosach, że nie mu to ocenia, czy coś takiego. Że spoko, ale ten... Luz, nie? Ja wam powiem szczerze. Natan? Nie, no jeśli chodzi o tą fryzurę, nie? Moim zdaniem, trochę nauczycielka vibe. Ach, to jest, to jest to coś, kurwa. Najbardziej lesbijka, a nie, przepraszam. No to nie jest obraza, tak po prostu zawsze tak mi się kojarzy, nie? Zawsze. W ogóle ktoś naprawdę dzwoni na domofon, stary. Na domofon ambasady. No, a tu patrz, jak strzelamy, też będziemy strzelać. No. Ej, ktoś dzwoni na domofon ambasady i nigdy w historii aferek nikt nie drgnął. Ale to może być jeszcze jedzenie dla Sylwka. Tak? No. Przyjdą. Wszyscy. Niech strzelają, jak muszą. Zobaczysz? Ulfik? Ja jestem kuloodporny, już mówiłem. Ło. Tupak Szakur strzelają i też będziemy strzelać. Mocne. Wyczuwam tutaj bezpośrednią konfrontację. Co? Weź Dreni do Orki. Co? Zadzwoń do Orki. Gramy? Grasz? Witamy w grze, panowie. A tu wchodzi Szeliga. No to co? Że w ogóle jakby totalnie, że no wchodzi z innego uniwersum. Mówią na mnie gryzak, od razu na szyję się rzucam. Jezus, wampir. Gra się zaczyna. Jak mówiłem, nie kończy się tylko jadry. A panowie, widzieliście w ogóle... Oj, on rozmawia tylko z Matysiokiem. Nie ma problemu. Pozdrawiam cię serdecznie. Lecimy dalej. Pyk. Wiedziałem, kurwa, nie polecę na kawę, kurwa, i krop, tu pisze, kurwa, jakby Tupak żył, to był, nie był Czebulacza Grimm, kurwa. Wykorzystali mnie, kurwa. Wstać, stać mnie na to. Ja, kurwa, nie chciałem tego, kurwa. Ja chciałem pogadać się z tym kozem, ale tu byli co, kurwa. I tak do końca życia, kurwa. Mógłbym dziś popiał wstać. Nawet mnie do kryminału nie muszą z tym ryjem, kurwa. Płacz, kurwa! Przeżywaj! Zapierdalaj tekst, kurwa! Jebać was! Ale mi się wydaje osobiście, czy to jest z jednej strony, sorry, taką pierwszą troszeczkę wołanie o pomoc. Popak już nieraz w wywiadach mówił, że do jego głowy cały czas pukają demony i krzyczą pierdolni się na linkę. Ja uważam, że to jest swego rodzaju krzyk i wołanie o pomoc i niestety nie wiem, jak długo pociągnie Popek. Bardzo jego postać lubię. Uważam, że w ostatecznym rozrachunku pozytywną postacią, która wiele zła w internet czy do ludzi nie wnosi. To, że sam jest diabłem, nie oznacza, że przelewa to na innych, ale wydaje mi się, że tam demony coraz bardziej dobijają się do wrotu. No, jest to... Może ja nie wiem, czy on może tak być. A to nie jest tak, że on sobie jaja robi? Moim zdaniem na tej storce to wiadomo, że on sobie robi jaja, on promuje, bo na końcu, wiesz, gra tam jakieś swoje show czy coś w tym stylu, ale no... Kurczę, no to widać po Popku, jak ktoś też przeżył parę rzeczy lub po prostu widział parę rzeczy, że to jest dużo wołania o pomoc, bo wiesz, każdy robi ze swoim ciałem co chce, nie? Nimi oceniać, ale no... No akurat prostu... Popek to od zawsze eksperymentował ze swoim ciałem. Ale to Popek od dawna woła trochę o pomoc. Jak mówi na przykład, że on jakby już nie bierze, on jest czysty, ale sobie poleci tylko w urodziny, no to już jest a później problem. Leci kilka miesięcy, a potem leci kilka miesięcy. No. No taka jest prawda, to nie można nigdy sobie ani razu pozwolić, nie? No, widzisz, no część jak ktoś, wiesz, ma problem z osobowości, ale no, dla mnie troszeczkę jest to wolnie taka pomoc. Kurde, ja bym powiedział tak szczerze, że on mimo wszystko robi sobie jaja. Ale wiesz, jak to, sorry, że się wiesz, jak to powiedział Joker, że łatwiej jest się uśmiechać, co nie? Nie pamiętam do końca tej sentencji, bo nie wiem, wtedy, nie pamiętam jak to dokładnie szło, ale coś w stylu, że wtedy nikt nie widzi tego bólu, bo ja myślę, że to jest coś innego, ale ja tak cały czas demony pukają i mi się wydaje, że to jest to. I wiesz, to jest samo okaleczenie, co się skrzywdzić. Ja jak jestem, im częściej jestem smutny, mam najgorsze chwile, to zawsze muszę się zatrzymać. Wiesz co, mam ochotę, żeby... Mam nadzieję, że on ma sobie, wiesz co? Mam mnóstwo blizn na umyśle, że chcę sobie zrobić następną. Wiesz, co chodzi? To jest jak kurwa, jak taki kurwa... Ale to uzależnienie od adrenaliny też takie, nie? Something like that też. Ale to jest przyjemne w takich momentach też z jednej strony, nie? Co z tym domofonem? Nie wiem, ktoś dzwonił, ale okazuje się, że jakby jest luz. I'm sorry, guys. Dobrze, bo już obsrany byłem, wiesz? Cały się, tak się zacząłem trząść, stary. Ja nie wiedziałem już... Aż ci się pachy spociły, pachy spociły ze strachu, no. Ja nie wiedziałem, wiesz, mam tutaj uciekać przez okno, czy którędy, czy mam szklankę już mieć, wiesz, ręce rozbić, tulipana zrobić, ale na szczęście jest okej. Moi drodzy, Fris robi program o fobiach. Ale ty nie bierzesz tego tak na poważnie ze strachu, na przykład? Czy myślisz, że może być w tym ziarenko prawdy? W sensie? No, że twoje zdanie jest jakie? Odnośnie? No, tego tatuażu Popka i ogólnie. No, masz rację, nie? Że wiesz, że on uzależnienie od adrenaliny i takie jakby karcenie się na... Tak? Dla... Pana ze szklanki. Że, kurde, nie wiem jak to określić, ale tak, ja wiem o co ci chodzi, że no... Czy myślisz, że coś w tym jest, co powiedziałem? Może być coś w tym, może coś być. Dobra. Że on potrzebuje tego bodźca, stary, takiego, a to jest takie jakby właśnie naznaczenie się. I naznaczenie się... Kurwa, jak chcę się wytatuować, że akurat walkę mam, bo czasami wiadomo, każdy przechodzi jakiś chwil, to zawsze jak mam te złe, to mam ochotę sobie... A ty chcesz w ogóle wydzierać się całe? Tak. Tak. Żeby być od stóp do głów? Nie no, bez przesady, ale... Chcę. A twarz byś wydzierał? Kiedyś tak, teraz nie. Uważam, że... No nie, że nie, bo kiedyś może będę prezydentem, czy coś takiego nie wypada. Ej, bo mi się taki żart przypomniał, chuj. Dobry, no. To dawaj. A nie, dawaj. No jaki? Nie chodzi o ciebie, jakiś inny żart. No dawaj. Dobry żart. No jak już zacząłeś, to dawaj, no nie możesz. To jest, wiesz, tajemnica, no, taki żarcik. Denis, co ty robisz? Zdjęcia. I co to było, Olka? Jedzenie. A, już. Czarprys, nie? Jedzenie, luz. Czarprys. Pokarm dla Marcoja. Szeliga. Kurwa. Ojejku. Co ten Fris robi? Fris rozpoczął taki projekt, który polega na poszukiwaniu widzów z fobiami. I jakieś nietypowe fobie. No i chyba, że będzie, chyba Ulfik... No przezwyciężanie fobii pewnie to będzie. Wszyscy, kurwa. Kurwa, masz. Nie wiem, czy to... Ale kto to będzie? Nie mów tego. Wy też macie taki problem, jeżeli chodzi o Friza, że jak Friz prowadził ekipę z tam, wiecie, z trąbą, ze wszystkimi, to cały czas widzieliście, co się dzieje. Cały czas to wiesz, każdy film, co nie miał milion wyświetleń, to wiedzieliście, że coś dodał nowego. A teraz... Bo robił daily. A teraz jakoś, kurwa, nawet jak jest jakiś, kurwa, projekt czy coś w tym stylu, to ja może dowiem się, wiesz, czegoś właśnie z aferek. Bo już wypadłeś z tej widowni, już go nie śledzisz po prostu. Dużo wyświetleń, a ja w ogóle o tym nie słyszę, nigdzie mi się to nie wyświetla. Ani no, ale jednak znaczy, się nie robi, więc... Wiesz, tak, ale chodzi, że ja jakby tego, wiesz, osobiście w ogóle nie widzę. Jak kiedyś to ciągle o tym słyszałem, to teraz w ogóle... dzieci porobił w postaci... kanału Gen Z, więc no tak. Nie ma. To samo, co robi Freeze kiedyś, co robił, to teraz robi Gen Z. I on se zgarnia młodszy target po prostu. Zobacz, że jak Freeze robił te rzeczy, to myśmy też byli młodsi, ja i ty przede wszystkim, bo my jesteśmy najmłodsi tutaj. Więc to było tak, 0,1, ty jesteś 0,3, no właśnie. No jesteś 2 lata starszy od Marconia? Tak. O kurwa. No. A ty, Amad, jesteś jaki rocznik? Ja? 2002. I tak starszy niż ja. Ale wiesz, o co chodzi, że myśmy byli młodsi, to do nas to docierało, bo to było jedyne daily, nie? Zęby niech zęby po deszczu nie rosną. Morda nie szklanka. Ej, ale powiem wam, że to właśnie to, że o Frizie może nie słychać aż tak, wynika z tego, że jak robił ekipę właśnie, no to on jakby był częścią tego całego ognia medialnego. Ten szum medialny kręcił się wokół ekipy, bo on też tam nagrywał. A teraz on robi jeden głośny projekt, na przykład jak Mafia IRL, jest przerwa. A Genziaki cały czas coś robią. Tak, oni mają, Gen Z miało tak samo daily, jak miała ekipa. To był ten sam schemat, po prostu powielony, nie? Tylko to już był inny target, który w nas już nie trafił, bo myśmy z ekipy tak jakby wyrośli, przestaliśmy ich oglądać i śledzić. I tak jakby nowi się podłapali, po prostu młodsi na Gen Z, nie? Ale wydaje mi się, normalna rzecz, wymiana, wiesz, kiedyś był wiekowa. Większy, bo w sumie jak ta Wersow nagle dołączyła, to tak to eksplodowało i tak szybko, no, wtedy strasznie Instagram urósł. No wtedy, no wiadomo, że on teraz się tak nie udziela, bo sobie porobił projekty i już nie musi i pewnie z głową czy coś takiego, ale wydaje mi się, że kiedyś mocniejsze te pieniądze. Ja jestem ciekawy, się mylić, bo aż tak tego jestem ciekawy, czy kiedyś i tak zostanie rozwiązana sprawa, czemu oni już nie są razem i czy oni są pokłóceni, czy nie. Z Kingą? Nie, z Ekipowicze kontra Freeze. Jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o kasę. No. Dla mnie kasa po prostu, kasa dzieli ludzi, bo wiesz, nie ma przyjaźni w biznesach, jeżeli o to chodzi. Ojej, to jest no w biznesie ciężko, przyjaźń na pewno, bo wiesz, bo kurwa no... No mogę jakby bez problemu powiedzieć, że branżowo Trąba chyba i cała ekipa, no oni mieli coś takiego, że chcieli mieć coś swojego w tej spóle, którą razem budowali. No i pewnie tam, wiesz, były jakieś animozje, nie? Z tym związane, że tam procentowo może coś nie tak, albo ale może wiesz, jak to siedzisz w jednym domu przez 2 lata z tymi samymi ludźmi, to wreszcie się zaczynasz z nimi żreć, kurczę. Tak, tak. Jak raz się z kimś pożresz, to już ta atmosferka co jakiś czas wraca, to trzeba nie? ograniczać. Jak na nie, to myśmy tak mieli z Ulfikiem na przykład, wiesz, że mieszkamy razem i teraz już akurat tak nie mamy. Teraz jest luz. Ale było tak, że stary po prostu jak z bratem, nie? Że wiesz, że nic nie, no myśmy mieli momenty, że myśmy się normalnie solówy walili. To były takie momenty, że wiesz, że już szły solówy, kurwa, że tam już nie. Wiesz. Tam od jednej muki. Od jednej muki po solówy. Bracia Tyburscy to przecież mają tak, że kurwa oni potrafią się o bułkę, tak wiesz, że. O bułkę. Wiesz, co jeszcze się o bułkę pokłócił? No wasza geneza Amadicowa nie była jest ikoniczna, nie? Waszego konfliktu z Polakiem, bo. Od bułki po 60 takie rzeczy. No. Pod trylogię. To jest mocne. Ej, wiecie w ogóle, że Krzysztof Ibisz w tym SBM starterze to było AI? Cześć, nazywam się Krzysztof Ibisz. Serio? No? Pierdolę, to nie, ja wierzę. To jest AI. To Mati, ale tak jak Mati nie żyje i Yahoo generalnie, to dobrze mówię, Mati nie żyje. Kurwa, ale to poważnie jest AI, skąd pewność? No on już ci pokazuje, stary. Jak mi powiedziałeś ten... Miasta Mafia ogłosiła konkurs na rapera, ja wkręciłem tam Krzysztofa Ibisza. Sek w tym, że Krzysztof Ibisz nie będzie nawijać swojego numeru, bo zrobimy to przy pomocy sztucznej inteligencji. To jestem ja, a to jest Krzysztof Ibisz, a to jestem ja. O kurwa, patrz. Słucha swojej własnej... Ktoś już tam pisał, to nie jest AI, chłopcze. Nie wiesz, co się dzieje. Ale jak to się stało? To jest AI, czy nie? No jest. Nagraja z kimś filmu. Nagraj ze mną TikToka 29 listopada. Postanowiłem, że się zgłoszę i zaproponowałem, abyśmy wzięli udział w akcji SBM Starter. Na początku trzeba było napisać tekst. Tekst musiał nawiązywać do SBM Label, do Challenge'u oraz do Krzysztofa Ibisza. Następnie poprosiłem mojego przyjaciela, Mati nie żyje, aby nawinął ten tekst. Latam jak po kanałach w TV, nikt nie myślał, że tak umiem. Kolejnym krokiem było już tylko nałożenie modelu AI Krzysztofa Ibisza. Latam kurwa, jak po kanałach w TV, nikt nie myślał, że tak umiem. Oraz nagranie klipu z całym Krzysztofem. Latam jak po kanałach. No ale Krzysztof to już jest... O cholera. No ale jak AI? No normalnie podłożył głos Krzysztofa. Tylko głos, ale to już myślę... No nie no, zrobili model głosowy. To nawinął jakiś ziomek, nałożyli model głosowy na tego ziomka i klip zrobili z Ibiszem, nie? To też jest dużo tak, ale klip jest prawdziwy Ibisz. Tak. Mi chodziło o to, że ja widziałem Krzycha i mówię, kurwa, ale go zrobili. Nie, to inaczej, to jest jakby cała nawijka jest po prostu zrobiona ten, a on normalnie jest nagrany bez AI. No tak, ale magiczne by było, gdyby to... Gdyby jeszcze model jego twarzy i tak dalej był. Poczekaj jeszcze miesiąc, dwa, stary, to... Ale już są, przecież Gimper pokazywał gdzieś, gdzie ten... Nico Stewarta, który wypuściłem, człowieku. To było AI. Szczerze mogę teraz powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich. Żartujesz? No nie. Ale co? Żarty się skończyły, kurwa. Co jest? Co jest, nie, kurwa? Bo nie, stary ten. Lepiej powiedzieć real, czy to było AI, czy nie, bo to, wiesz, jest... To by było, to będzie mocno komentowane. Ale co, bo nie usłyszałem. Bo Freak Fight Polska, stary, to wiesz, zrobi to tak, że przyznałeś się, że to jest AI. No nie, no stary, no inaczej. Większość społeczeństwa twierdziła, że to AI, więc ja idę za głosem ludu i też tak twierdzę. Dobra. To już inaczej brzmi. A czy to było? To wiem, ale nie powiem. Nie no, nie było, taki żarcik, asfalcik. Dobra, idę się odlać. Ja idę, bo to nie zawsze jak ja idę po tobie. Taktikal. Mi się chce lać cały czas. Taktyczne. No, to dziwnie będzie, kurwa, wygląda. Ja chciałem powiedzieć, że mi też się chce lać, jak się zamienimy zaraz. A to jeszcze, będzie, kurwa, 5 minut, jeszcze 5 minut. Jakieś spekulacje będą. Dobra. Kurwa, Ej, kto ci piłę podpisał? Co? To jest moja, no, wiesz, na urodziny ja się wysikać, bo cały czas trzeba. Jeszcze 5 minut. Ostry tam jest na przykład podpisany. Kończymy. Tak. Dobra, to powiedzmy na końcu. Ej, oglądajcie jutro konferencję. Tak, oglądajcie. Co z tym? Najpierw rozwinmy jeszcze. Okej, wiesz co chciałem, nie? Tak. Ale to jeszcze ja bym... No dobra, masz rację, że już to było stworzone. Tak jest, dokładnie tak. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy, moi drodzy. Ej, jeszcze ten, Sebastian tam widziałem, Enrique Alvarez wypuściłby. Tak, tak, tak. Biografię, zajebistą muzykę, śledźcie, niedługo wraca do Polski, będą koncerty. No właśnie, powiem ci, a co, to jest biografia Sentino, ona się nazywa Tatuażyk? No tak. Jak piosenka jego. No tak, tak. No, twoja koleżanka lubi Abu Dhabi. Tak jest. Lubię, kiedy mówi do mnie tatuaży. Nie no, ale ogólnie co myślicie o... A ten numer w ogóle zleciał chyba ze Stambu, nie? Znam prywatnie i powiem ci szczerze, że tak. Jak każdy człowiek ma wady, ma lepsze i gorsze chwile, tym bardziej, że dostał 1 000 000 noży w plecy przez całe życie, ale gdzieś pomiędzy tym wszystkim to jest typ, który ma kurwa dobre serce i to jest wiesz co jest najgorsze? W świecie pełnym kurwa brutalności i potworów, nie? Okej. Z jednej strony on jest potworem, bo musi, a z drugiej strony to jest kurwa po prostu dobry człowiek, stary, z dobrym sercem, nie? I to jest... I tyle, no, ode mnie ma wsparcie zawsze, jak inaczej. Im będę wyżej, tym zawsze gdzieś tam coś tam... Będziesz supportował. Będę supportował. Dobra, ale muszę zadać pytanie, bo... I muzycznie uważam, sorry, tylko jeszcze jedna, że Sentino mógłby być totalną topką, numerem 1 w Polsce, choć tak uważam, że jestem, tylko że... No, że Sentino nie żyje jak raper, nie tworzy... Znaczy żyje jak raper, prawdziwy, w przeciwieństwie do raperów, którzy żyją jak po prostu artyści muzyczni, ale kurwa nagrywa w warunkach niegodnych jego postaci po prostu. Okay. Uważam, że wrzucony do prawdziwego... Że inaczej, sztab ludzi dostałby prawdziwego wspierających, i kurwa stary, pół rap sceny jest kurwa zmiecione z planszy, nie? Okay. Tak, tak kurwa jednym podmuchem. To mocny statement. To jest, wiesz, to jest samotny wilk, jeśli chodzi o rap, co nie? Który nagrywa sobie, wyciąga laptop i na balkonie nagrywa piosenkę w 20 minut, która idzie na... A to słyszałem. Okay. Ja poszedłem się umyć, jak wróciłem 4 piosenki były nagrane, które są na albumach. Chyba w 40 minut. A tylko się kąpałem, ale ja się długo myję. No, czasami się zdarzy, że długo się... Nie, no długo się myję akurat, nie? Ale... Najczęściej jak wasza mama jest w wannie, kurwa ze mną... Czekaj, bo jest ważne pytanie, bo wiele ludzi Amadi gada, że Sentino ma dwubiegunowość. Powiedz mi, powiem ci tak, jako znajomy jego. Inaczej, jest Sebastian, jest Sentino, jest Alvarez, jest jeszcze Tatuażek. Nie, żartuję, on ma 10-biegunowość tak naprawdę. Nie, kurwa, nie uważam, że... Wiesz co, najbardziej to chętnie chciała stwierdzać taka jedna kurwa mądralińska, tu z nami była i ona kiedyś przeczytała książeczkę i przeczytała komentarze właśnie Sentinowi. Czytałem w książce, kurwa, stary, to jest skomplikowany człowiek, czy ma jakieś problemy emocjonalne, czy ciężko bo nie jestem lekarzem, ale on jest tak skomplikowaną postacią, że zdziwiłbym się, żeby tam kurwa nie było problemu, bo jest naprawdę... To jest naprawdę uniósł geniusz, to on ma umysł geniusza, ale przy okazji przez to, że jest tym geniuszem, jest swoim największym wrogiem, przeciwnikiem, ale według... To jest geniusz muzyczny i jak od boku, jak na to patrzę, strasznie mnie to boli, to jest strasznie zmarnowany i niewykorzystany talent, ale ja uważam, że to nie jest jego wcale, że jego era się nie kończy, że era jego się skończy w momencie, jak on powie przycisk, kliknie sobie stąd i że on na pstryknięcie palców może i tak zawsze jest zamieść wszystko. Największym wrogiem osoby kreatywnej, geniusza jest on sam. Tak no dokładnie. To tylko pokazuje, to jest że... zależy od niego, czy chce wykorzystać ten potencjał, czy nie. No ale Sentino żyje naprawdę żyje jak król, kurwa, na żywo, stary. Dla mnie żyje jak król, naprawdę. Widziałem ten lifestyle i kurwa... Dla mnie topka raperów, taka w Polsce, jakbym miał 3 wymienić, to jest Sentino, Avi i Kazwa. To jest moja trójka taka... Nie zapomnę o Ryszardzie. Na pewno topka. To jest taka, wiesz... Po pierwsze robię tak. Ja teraz lubię bardzo... Ja teraz Luisa lubię, Sherry Lady. Ja myślę, Luis dobry. Chuj, przez to, jak on farmazoni pierdoli uszalony. A co o BDS-ie myślisz? BDS? Nie mam zdania o BDS-ie w ogóle, w sensie nie poznałem BDS-a i jego muzyka jakby do mnie nie przemawia, bo ja nie słucham kiedyś uciekałem w bagażniku, ej, złamała mi serce, teraz strzałam na tą sukę, ej, to jakby wiesz, to nie jest mój styl po prostu. Ale jesteś jakby... kukoniarą? Nie, w sensie kukoniara to mi się kojarzy z taką... Kukon zapiekanki w ogóle otworzył w Krakowie. Kukoniara Kukon to mi się kojarzy z takimi słuchaczami Kukona. Znaczy wiesz, ja szanuję, ja rozumiem, że komuś to może podać. Na przykład ja lubię Lil Peepa nie słuchać, a nie pasuje mu imię do niego. Ale z Kukoniary to mi się kojarzy właśnie taki fanbase. To Kukon mógłby pierdnąć do mikrofonu i by powiedziały, wow, to ma zajebisty przekaz. Serio, dzięki tobie się już przestałam ciąć, nie ubliżając temu problemowi, że tak ludzie robią, ale mówię, z czym mi się na przykład kojarzy, nie? Właśnie z nastolatkami, które nadużywałem narkotyki i jeszcze muzyka taka i do tego bardziej wiesz. Okay. Jakby nie zmusza, ale zachęca. Tak mi się wydaje, że to jest zbyt w tych piosenkach normalizowane i to jest jakby moje zdanie po prostu. A moją topką jest Kaz, bałagany, problem i... Dla mnie Kazik, Oki i Igi. Ja lubię Białasa na przykład też. I Białasa doceniam. No. A tam nie za bardzo tam tych słucham, bo nie, mało słyszałem ich piosenek, więc... No Youngman, nie? Gangsta Pararajstwa. Youngcoin. Youngcoin. Dobrze, moi drodzy, dziękujemy wam za oglądanie transmisji. Lecimy, wy się musicie wyspać do jutro na konferencji. No, si senior, a jutro będzie kurwa. Jak rozgrzeszenie wszystkich kurw. Mogę doczekać. Dlatego dziękujemy, trzymajcie się moi drodzy, z tej strony mówił was Bogu. Moim ulubionym jest Macias. Moim też. White Widow, gang down! Nożujemy ludzi w Łodzi. Elo. Trzymajcie się, żegnamy i widzimy się na następnym. Dzwońcie do mnie. Pozdro.